szanse Boga. Zatwardziałe będą znów wierne, no, na chama, na siłę. Ludzie poznają wielkość tej godziny. Nie zrobisz, nie zrobisz na siłę. Dobrze, dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Bóg zapłać, dobrego, błogosławionego czasu i cieszymy się, że jest Pan, o właśnie, raz z nami jest Pan słuchaczem Radia Maria. Jestem i mam nadzieję, że będę zawsze, zawsze, ojcze. Bóg zapłać, pozdrawiam serdecznie. No zawsze czegoś trzeba słuchać, ludzie nie chcą być samotni, ale chcą mieć swoje myśli własne, na własność. Po północy na antenie Radia Maria w naszej dzisiejszej urodziny. 28, bo dokładnie właśnie 28 lat temu, 8 grudnia 1900. Dobrze. 91 roku Radio Maria rozpoczęło nadawanie programu. Rozmawiamy o wkładzie Radia Maria w nasze życie. O tym także mówił do nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Radio Maria wprowadza tradycję godzinek. Godzinki, wprowadzenie godzinek, wprowadzenie Saturnaliów, kucze ci narodzin chląc. Gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej przy apelu jasnogórskim. Godzinki, wprowadzenie godzinek.